Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, krótki news odnośnie nowego eventu, który prawdopodobnie pojawi się na serwerze europejskim. Na razie, informacje są tylko z serwera rosyjskiego. Nazywa się to tam Narodziny Tytanów. I to co tutaj widzicie, to są medale, które będzie można zdobyć. Będzie to kampania oczywiście na Clan Wars i dosyć ciekawe potyczki, ponieważ będą walczyć podobno o pojazdy. Ósmego poziomu i tylko bitwy 10 na 10. Czyli nie będzie po 15 graczy. Wygrać można 15 tysięcy czołgów na serwerze rosyjskim. Zobaczymy, ile tych czołgów będzie można wygrać u nas. No nie zdziwiłbym się, gdyby było mniej, bo przecież tam jest dużo więcej graczy, ale zobaczymy. Kiedy ten event wystartuje? W Europie tego nie wiadomo, ale wiadomo, że będzie można wygrać prawdopodobnie 3. Czołgi, to znaczy, jeden trzeba sobie wybrać. Także obejrzyjmy sobie te trzy pojazdy, które będą do wyboru na serwerze rosyjskim. No nie wiem, czy byście chcieli, aby u nas też takie były. Ten czołg, czyli KW4 Kreslawski, bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Problem w tym, że on. Aż tak potężnego pancerza nie ma. Natomiast dosyć scrapa się nadaje idealnie, moim zdaniem. No i tajemnicą jest, jak ta jego wieża Dinga. Wygląd ma świetny, podobno jest to bardzo duży y, czołg też. Co jeszcze będzie do wyboru? Chieftain T95. Wygląda tak, to już każdy zna. Zaraz wam pokażę jeszcze y, pancerze. No, i IS5, czyli obiekt 730. Więc największą chyba ciekawostką dla mnie przynajmniej jest to, najbardziej taka egzotyczna, czyli KW4 Kreslawski. Oczywiście działo jest tu prawdopodobnie, zresztą zaraz jeszcze zobaczymy, ale z KW4 chyba. No, i niestety tutaj wygląda na to, że jest weak spot. To znaczy, pancerz ma 140 mm w tym miejscu tylko. Trochę mało, troszeczkę to się wydaje mało. To jest grafika. Tutaj jeszcze Isior 5. Proszę bardzo, Chieftain T95. Gdyby nie Cycek, to kurka by wymiatał nieździemsko. Znowu Isior. Proszę bardzo. A gdzie KW4? Chcę więcej KW4. O, proszę bardzo, jak ładnie. No, musicie przyznać, że interesujący model, jak ktoś kolekcjonuje, no to naprawdę. Ciekawy jestem, jak to dinga. Fajnie by było sprawdzić. No, tutaj teraz też te medale. I zobaczmy sobie pancerz, bo pewnie jesteście ciekawi, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Otóż pancerz kawu 4 wygląda dokładnie tak, czyli w tym miejscu ma 180 mm, natomiast z boku wszędzie 125. 125 spokojnie nadaje się do side scrapa, aczkolwiek należy zauważyć, że dosyć długi jest to pojazd. No i w tym miejscu chyba będzie X pod, ponieważ to jest 140 mm, więc jeżeli tak będziemy strzelać, proszę bardzo, no to Działo o penetracji około 167 będzie przebijało, prawda? Także niefajnie, troszkę niestety niefajnie. Z daleka pewnie będzie trudno tu trawić, ale z bliska. No i w tym miejscu cóż tu jest? 230 mm aż, czyli bardzo, bardzo dużo. Ale na pewno nie będzie miał preferencyjnego matchmakingu, czyli kurczę. No. Rarytas może być tylko kolekcjonerski. Zobaczymy, czy tak będzie. Zobaczymy, czy w ogóle te czołgi. Tutaj jest Chieftain, jak ktoś jeszcze nie widział. To ma mniej więcej taki pancerz, czyli na przodzie bardzo gruby, aż 355. Później się to wszystko zwęża, ale nadal wieża jest y, strasznie fajna. Wigspoty to oczywiście to miejsce. Tutaj jest pancerz 127, no i Cyc Cyc 50 mm i tutaj w niego wszystko wchodzi. Górna płyta potrafi dignąć, ona jest fajnie e, skontowana, dolna wszystko również wpuszcza. Jeżeli chodzi o działa, tutaj jest KW4 działo, no więc zobaczcie, że to jest penetracja 227 na zwykłej pestce i 289 na podkalibrowej. To jest działo z. 107 mm z kawu 4 Chyba lubiane, bo jest dosyć ciekawe, jak na ruskie czołgi, to takie niezwykłe, nawet powiedziałbym trochę nie, niemieckie. Natomiast Chieftain i KW5 to już omawiałem w niektórych materiałach. Także jak gdybym miał wybierać, to wybrałbym skurczę, sam nie wiem. Nie mam żadnego z tych pojazdów. Musiałbym pojeździć każdym z nich i wtedy dopiero <laughs> coś tam powiedzieć. A czy u nas te czołgi będą i czy ta kampania będzie? No to się prawdopodobnie przekonamy w najbliższym tygodniu, albo maksymalnie dwóch, ale podejrzewam, że maksymalnie w czasie jednego tygodnia już będziemy mieli informację. Dobra, to tyle. Taki króciutki newsik. żegnam się z Wami. Do usłyszenia. A jeszcze jedno powiem tam coś. Głos się zrypał w ostatniej bitwie, nie mam pojęcia dlaczego i przepraszam za to po prostu kurka wodna. Odkąd zmieniłem Windowsa na dziesiątkę, co jakiś czas coś się dzieje, ale przypominam, że nie instalowałem nowej wersji, tylko po prostu na, tak jakby aktualizację zrobiłem. Może to dlatego. Może trzeba było sterowniki po prostu zaktualizować od karty dźwiękowej. Możliwe. Mam nadzieję, że tutaj w tym filmie już z głosem będzie wszystko ok. Także żegnam się z wami do usłyszenia.